Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Piątek o poranku w studiu RDN Małopolska, wicemarszałek województwa małopolskiego Marta Malec-Lech. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Pani marszałek, co dalej z uchwałą antysmogową? Trujące piece mają zniknąć do końca 2022 roku. Część gmin chce opóźnić ten termin. Co na to sejmik? Co zrobią radni wojewódzcy? Rzeczywiście znajdujemy się w bardzo trudnej sytuacji ze względu na toczącą się wojnę na naszej wschodniej granicy z Ukrainą. To naprawdę zmienia nasze funkcjonowanie, takie codzienne, ale przede wszystkim wpływa na politykę energetyczną, którą możemy zaobserwować w całej Unii. Dzisiaj już widzimy, że całkowite odejście od węgla to jest prawdziwy błąd. Wszystkie państwa, biorąc pod uwagę ten problem z dostępem do gazu ze strony Rosji, zastanawiają się, jak wyjść z tego impasu i rzeczywiście każde państwo Unii Europejskiej stara się teraz tych surowców szukać we własnych granicach. Tymczasem, pani marszałek, no właśnie, cała Unia Europejska zastanawia się teraz, jak wyjść z tego impasu. Wójt gminy Szerzyny Grzegorz Gottfried w tym programie kilka dni temu mówił, że program ochrony powietrza, który przyjęła Małopolska, jest bardziej rygorystyczny niż wymaganie Komisji Europejskiej i że może się okazać dla mieszkańców Małopolski kagańcem, zwłaszcza w kontekście właśnie tego kryzysu energetycznego, który dotyka Europę. Będzie decyzja radnych o przedłużeniu tego terminu? Program ochrony powietrza, który został przyjęty kilka lat temu, rzeczywiście został przyjmowany w innej sytuacji. Nie mieliśmy wtedy problemu z energetyką, jaką mamy dzisiaj w Europie. I też program powstał po to, aby chronić zdrowie mieszkańców Małopolski. Dzisiaj ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Wiemy, co dzieje się na rynku energetycznym. Wiemy, z jakimi problemami przyjdzie nam się zmagać w tym roku w okresie grzewczym. Dlatego też, biorąc różne czynniki pod uwagę, sejmik województwa małopolskiego oczywiście analizuje jeszcze raz program ochrony powietrza i to wynika oczywiście z tych wniosków, jakie do nas wpływają z różnych gmin, z całej Małopolski, z różnych organizacji pozarządowych, które też wskazują nam, że będzie problem z realizacją programu ochrony powietrza i że sejmik powinien jeszcze raz zrewidować ten program. Ja przypomnę, że to w 2017 została przyjęta uchwała antysmogowa i tam właśnie w tej uchwale jest zapis wskazujący na to, że piece, jakie będą wymagane do wymiany, muszą być z automatycznym podajnikiem. Ja myślę, że też państwo nie zdają sobie do końca wszyscy sprawy z tego, że taki piec uniemożliwia korzystanie z drewna kawałkowego, a przecież lasy to też jest nasz surowiec i też możemy w okresie grzewczym z tego potencjału korzystać i ogrzewać dom właśnie drzewem kawałkowym, a te piece spełniają wszystkie wymagania ekoprojektu i mogą być przez mieszkańców Małopolski wykorzystane, więc ja z całą stanowczością mogę powiedzieć, że będę rekomendować zarządowi też na sejmiku, abyśmy powrócili do tej uchwały antysmogowej i jeszcze raz zastanowili się, czy ten zapis wymagający pieców z automatycznym podajnikiem nie powinien zostać zmieniony. No właśnie pytanie, co zrobią radni, bo tutaj nie ma jednomyślności. Niektórzy radni, między innymi z Koalicji Obywatelskiej, twierdzą, że kiedy tona węgla kosztuje 3000 zł, to zapis ten zrobił się jeszcze dodatkowo mocno ekonomiczny. Twierdzą też, że zmiana terminu doprowadzi do demobilizacji społecznej. Pani też tak uważa? Program ochrony powietrza zakłada oczywiście wymagania co do stosowania odpowiedniego pieca, odpowiednich parametrów i tak rzeczywiście powinniśmy od 1 stycznia 2023 roku odejść od pieców poniżej kategorii trzeciej, ale biorąc pod uwagę to, że te piece muszą być wykorzystywane właśnie z udziałem gazu, a też nie wiemy, co będzie się działo w przyszłości na rynku energetycznym, bo różne sygnały do nas dochodzą, że może być również problem z dostępnością do gazu. Dzisiaj nie możemy wskazywać konkretnie mieszkańców, na jaki piec powinni się decydować, bo ta sytuacja rzeczywiście jest elastyczna, zmienia się diametralnie, a
też widzimy, że w Europie to podejście do korzystania z różnych surowców również się zmienia. Ponadto warto wskazać, że program ochrony powietrza różnie został przyjmowany w różnych województwach i są województwa, kiedy ten zakaz używania właśnie pieców poniżej trzeciej kategorii wchodzi dopiero od roku 2024. Są województwa, które w ogóle nie przyjęły uchwały antysmogowej i nie mają na przykład w ogóle żadnych terminów, które by wskazywały takie obostrzenia. To zamykając ten temat, bo czas goni, zaledwie kilka miesięcy zostało, wiadomo, że według obowiązującej uchwały za używanie kopciuchów po 1 stycznia 2023 roku będzie grozić kara nawet do 5000 zł. Kiedy radni mogą się pochylić nad tym problemem, nad przedłużeniem terminu? Obecnie analizujemy jeszcze raz program ochrony powietrza i uchwałę antysmogową i na pewno będziemy starali się tutaj znaleźć rozwiązania arbitralne do panującej sytuacji. Teraz są wakacje, więc jest czas na to, żeby dokładnie dokonać tej analizy. Do tematu na pewno będziemy wracać na jesień, bo tak jak pani redaktor wskazywała, ten zakaz obejmowałby już rok 2023, więc czasu jest tak naprawdę niewiele, a mieszkańcy też muszą wiedzieć, na czym stoją i też muszą wiedzieć, na co ewentualnie w tym sezonie grzewczym się decydować, wymieniając piec. Więc tutaj na pewno będziemy starali się te decyzje jak najszybciej podejmować, tak aby właśnie do końca tego roku dokonać ewentualnych zmian. Pani marszałek, we wtorek, czyli zaledwie kilka dni temu, została podpisana umowa dotycząca budowy połączeń drogowych węzła autostradowego A4 Bochnia z drogą krajową 94. Co ta umowa konkretnie oznacza i co ta droga oznacza dla mieszkańców regionu? Bardzo się cieszę, że obecny zarząd województwa małopolskiego kilka dni temu podpisał umowę na mocy porozumienia z samorządem powiatu bocheńskiego oraz miasta Bochni. Na mocy tej umowy będziemy realizować etap drugi i trzeci łącznika, który ma powstać właśnie w Bochni, łącząc z starą czwórkę z autostradą. Do tej pory otwieraliśmy etap pierwszy, ale tam rzeczywiście jest wymagane, aby ta droga powstała, bo rzeczywiście ruch tranzytowy jest dość spory. Mieszkańcy na tą inwestycję już oczekują od wielu, wielu lat, więc tutaj wychodzimy temu naprzeciw. Umowa zakłada przygotowanie dokumentacji projektowej. Ona ma powstać do drugiego kwartału 2023 roku. To jest, myślę, taki pierwszy krok do tego, aby właśnie cały ten łącznik w tych kolejnej perspektywie mógł powstać. I cieszę się, że obecny zarząd właśnie docenia różne części Małopolski i staramy się właśnie przygotowywać tą infrastrukturę drogową tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. W kolejnej perspektywie, czyli taki realny termin, to który rok? Panie redaktor, to wszystko będzie zależało od sytuacji finansowej budżetu województwa. Jako zarząd staramy się pozyskiwać środki z różnych źródeł. Na pewno są to środki unijne, ale też z Ministerstwa Infrastruktury, więc to będzie pewnie zależało, z jakiego źródła pozyskamy te środki, bo perspektywa tej nowej finansowej, unijnej perspektywy to jest dopiero gdzieś przyszły rok, połowa przyszłego roku, więc to wszystko, myślę, jest właśnie kwestia tego, jak uda nam się szybko te środki pozyskać. Pani marszałek, Solidarna Polska chce zaostrzenia przepisów w sprawie obrazy uczuć religijnych. Co pani sądzi o tej inicjatywie? Czy pani zdaniem to zaostrzenie przepisów wejdzie w życie i czy zapewni rzeczywiście spokój i bezpieczeństwo uczestnikom nabożeństw? Solidarna Polska przygotowała projekt zmiany kodeksu karnego, który stoi w obronie wiary, bo to nie tylko dotyczy chrześcijan, ale każdego wyznania. I też myślę, że to jest bardzo ważna inicjatywa. Na przestrzeni tych ostatnich lat widzieliśmy, co dzieje się w polskich kościołach. W ramach protestu niszczone były kościoły, krzyże przydrożne, figurki. Też przecież była podobna sytuacja w Tarnowie, gdzie pomnik świętego Jana Pawła II przy katedrze
również został w jakiś sposób zniszczony i nikt tak naprawdę nie poniósł za to odpowiedzialności. Te przepisy będą mogły sprawić, że rzeczywiście, jeżeli dojdzie do profanacji, czy też będzie tutaj przeszkoda w odprawianiu mszy świętej, że sprawa będzie się toczyła z urzędu i to też nie będzie wymagało jakiegoś większego zgłoszenia, tylko jakby zawiadomienie będzie w interesie publicznym toczyło się z urzędu i sprawa dzięki temu będzie mogła być podjęta przez prokuratora. I to ma po prostu ułatwić temu, aby właśnie ten, kto stara się tutaj naruszyć czyjeś wartości religijne, aby za to poniósł odpowiedzialność. I po to są te przepisy. Rozpoczęła się zbiórka i też zachęcam do tego mieszkańców, aby również składać swoje podpisy pod listem poparcia, bo wymagane jest 100 tysięcy podpisów. To jest dość duża liczba, ale wierzę w to, że uda się to zebrać. Pani marszałek, coraz bliżej Igrzysk Europejskich w Małopolsce, to za niespełna rok. Część zawodów odbędzie się także w Tarnowie. Niedawno mieliśmy przedsmak tych sportowych emocji podczas Mistrzostw Europy w siatkówce mężczyzn do lat 22. Tarnów zdał egzamin? Bardzo się cieszę, że największa impreza siatkarska odbyła się właśnie w Tarnowie i to naprawdę świadczy o tym, że mamy potencjał, jeżeli chodzi o Tarnów. Wszystkie oczy Europy tak naprawdę były skierowane w stronę tego regionu i myślę, że to jest bardzo ważne, bo pokazujemy, że mamy infrastrukturę, w której może się takie duże wydarzenie odbyć, ale też pokazujemy, że mamy potencjał, jeżeli chodzi o grę w siatkówkę, bo przecież nasze dziewczyny z drużyny tarnowskiej również osiągają sukcesy i też zachęcamy innych, szczególnie tych najmłodszych, do tego, żeby podejmowali się uprawiania sportu i też zawodowo zajmowali się sportem. Ja jestem naprawdę dumna z naszej reprezentacji, bo było o włos od tego, żebyśmy uzyskali złoto. Naprawdę mamy brąz. To też dobrze. To jest bardzo dobrze i też chłopaki pokazali, że naprawdę są zdolni, też mają potencjał, walczyli do samego końca, tak naprawdę decydowały sekundy i też pokazali, że jest naprawdę wysoki poziom. Ja miałam tą przyjemność, że uczestniczyłam zarówno w półfinale i w finale i byłam bezpośrednio kibicem i też dziękuję wszystkim kibicom, którzy zgromadzili się w Jaskółce za to, że tak trzymali kciuki i też czuć było po prostu te wszystkie emocje związane właśnie z grą w siatkówkę. Mówi pani, że Małopolska ma doświadczenie w organizowaniu tego typu wydarzeń sportowych, ale jak się okazuje, ma też doświadczenie w organizowaniu wyborów Miss. W ubiegły weekend Nowy Sącz gościł najpiękniejsze kobiety Polski i świata oraz najprzystojniejszych mężczyzn. Partnerem głównym tego wydarzenia było województwo małopolskie. Pytanie pani marszałek, co ma z tego Małopolska? Co ten festiwal piękna wnosi? W ostatnim czasie rzeczywiście wiele się dzieje na terenie województwa małopolskiego. Sama zauważyłam duże ożywienie. Też jest takie oczekiwanie ze strony mieszkańców, aby różnego rodzaju wydarzenia odbywały się w Małopolsce. Też mamy świadomość tego, że ten ruch turystyczny został mocno ograniczony, ponieważ ten konflikt na Ukrainie nam nie sprzyja. Też wiemy, jaki to ma oddźwięk w innych krajach, państwach. I też musimy jako samorząd województwa małopolskiego podejmować działania, aby zachęcić do tego, żeby turyści na nowo tutaj do naszej przepięknej Małopolski przybywali. I konkurs, który się odbył w Nowym Sączu, to była już druga edycja, pokazał, że możemy promować nasz region i to na całym świecie. Wiem, że ten program cieszy się bardzo dużą popularnością. Tak naprawdę oczy całego świata są skierowane właśnie w tym konkretnym miejscu i myślę, że warto to pokazywać szerszej publiczności, promować nie tylko Nowy Sącz, ale całą Małopolskę i też goście, którzy tutaj przybywali właśnie
na ten konkurs piękności, wskazywali, że chętnie tutaj będą wracać ze swoimi znajomymi, rodzinami, będą spędzać czas, więc myślę, że to wydarzenie na pewno sprawia to, że zmieniamy postrzeganie naszego województwa w innych państwach i też pokazujemy, że mamy przepiękny region, tereny górskie, że w Małopolsce tak naprawdę mamy wszystko i że warto tutaj spędzać swój wolny czas, warto tutaj przyjeżdżać na wakacje, bo dla nas, dla Małopolski to też jest ważne, kiedy turysta przybywa do Małopolski, korzysta z infrastruktury hotelowej, gastronomicznej, więc to jest z całą pewnością rozwój naszego regionu. A propos gastronomii, o której pani wspomniała, no właśnie, za nami Festiwal Piękna, a przed nami Festiwal Smaku, tym razem w Bochni. To wydarzenie, które już na stałe wpisało się w kalendarz imprez i okazuje się, że małopolskie smaki też przyciągają. Małopolski Festiwal Smaku rozpoczął już swoje funkcjonowanie w Małopolsce, bo rzeczywiście kilka miejsc będzie miało swój Festiwal Smaku i między innymi w tą niedzielę w Bochni na Rynku Głównym będziemy otwierali Małopolski Festiwal Smaku i bardzo się cieszę, że nasz region będzie właśnie miał możliwość uczestniczenia w tym festiwalu, bo on jest bardzo potrzebny. My tam angażujemy koła gospodyń wiejskich, które pokazują, co jest najlepsze w naszym regionie. Hasło tegorocznej edycji to jest naturalnie. Myślę, że nikogo już dzisiaj nie trzeba przekonywać, jak ważna jest tutaj zdrowa żywność, jak ważne jest to, co jemy i też skąd to jedzenie, te produkty pochodzą. To czego będzie można tam spróbować w Bochni w najbliższą niedzielę? Nie będę, proszę państwa, zdradzać oczywiście, co koła gospodyń dla nas przygotują, bo na pewno to będą różne smakołyki. Ja myślę, że najlepiej przybyć bezpośrednio właśnie w tą niedzielę do Bochni i skosztować tych wszystkich przepysznych produktów regionalnych, wyrobów. Będzie też odbywał się konkurs na najlepszy produkt, więc wtedy koła ujawnią, co tak naprawdę dobrego dla nas przygotowały, bo to też jest dla nich rywalizacja i wtedy komisja konkursowa wybiera najlepszą potrawę i wtedy też będziemy przedstawiać, co dobrego właśnie koła gospodyń wiejskich dla nas przygotowały. Bardzo dziękuję za rozmowę, wicemarszałek województwa małopolskiego Marta Malec-Lech. Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam.